Drogi widzu, jeżeli zjawiska zachodzące w obwodach elektrycznych są ci obce, możesz się nudzić. Jeżeli poznałeś elektrykę i elektronikę bardzo dobrze, nie przedstawię ci nic nowego. Mimo to zapraszam do oglądania. Wzmacniasz mocy z pojedynczym stopniem w klasie A z użyciem pentody. Trochę o zniekształceniach i prądzie siatki. Zniekształcenia liniowe to zmiana kształtu sygnału wejściowego, która jest wywołana nieliniową charakterystyką aktywnych elementów roboczych wzmacniacza. Oczywiście tutaj będziemy mówić tylko o pentodzie, bo też mamy zniekształcenia wywołane charakterystyką np. transformatora wejściowego, ale o tym nie będziemy mówić. Jak widać na tym rysunku, sygnał zmienny pojawiający się na siatce jest wzmacniany na krzywej prądu anodowego i pojawia się na wyjściu pentody. Oznacza to, że zmiany napięcia na siatce wywołują proporcjonalne zmiany prądu wyjściowego pentody. W zależności od umiejscowienia punktu pracy wyznaczonego przez ujemne polaryzację napięcia siatki, obie połówki sinusoidy będą mniej lub bardziej równe. Czyli prąd w sygnale wyjściowym nie jest już prądem sinusoidalnym, takim jak był na wejściu. Zawiera harmoniczne wyższego rzędu. Musimy więc tak dobrać napięcie polaryzacji, żeby zmiana napięcia na siatce mieściła się na prostolinijnym, na przykład tutaj, nie tutaj, bo tu już mamy zakrzywienie, na prostolinijnym odcinku pracy lampy. Łatwo wywnioskować, że przekroczenie dopuszczalnego poziomu sygnału wyjściowego spowoduje obcięcie wierzchołków sinusoidy w sygnale wyjściowym. Podczas pracy lampy elektronowej z prądem siatki wskutek nieliniowej charakterystyki prądu, nieliniowej w tym zakresie początkowym, zniekształcenia powstają nie tylko w obwodzie anodowym, ale także w obwodzie siatkowym. Rysunek będzie pomocny do wyjaśnienia tego zjawiska. Ogólnie mówiąc, dodatni półokres napięcia wejściowego będzie odcięty, nietrafne słowo, półokres będzie zmniejszony przez wpływ siatki, przez wpływ prądu siatki. Na tym rysunku widać opór wejściowy, źródło prądu. Jeżeli płynie prąd siatki, to powstająca SEM na oporze wejściowym ma wpływ na sygnał ze źródła. I ten rysunek dokładnie nam to obrazuje. Jeżeli mamy sygnał, który nam przekracza oś 0 i pracujemy z prądem siatki, to wpływ prądu siatki powoduje zniekształcenie sinusoidy poprzez zmniejszenie amplitudy napięć dodatnich przez SEM, przez prąd płynący przez opór wejściowy. Mam nadzieję, że to w miarę jasne jest. I w tym momencie przepływ prądu mamy taki na wejściu. Oznacza to, że już na wejściu mamy zniekształcony wyższymi harmonicznymi przebieg napięcia wejściowego. Im bardziej ten kształt odbiega od sinusoidy, czyli ta ujemna część sinusoidy jest wyższa w amplitudzie, aniżeli dodatnia część sinusoidy sygnału wejściowego, tym zniekształcenia mamy wyższe. Na skutek przepływu prądu siatki przebieg wyjściowy na anodzie będzie pomniejszony proporcjonalnie do wpływu prądu siatki na przebieg wejściowy. Wnioskiem tego jest, że te kawałki sinusoidy zostaną obcięte w prądzie wyjściowym.
Czyli lampa pracująca z prądem siatki powoduje zniekształcenia w obwodzie wyjściowym, ale też i wejściowym. Im bardziej kształt odbiega od sinusoidy, czyli jeżeli mamy tutaj na przykład jakieś zawahania, to przy doprowadzeniu napięcia do obwodu wyjściowego, tym większa będzie amplituda względna wyższych harmonicznych. Przyjrzyjmy się teraz, jak wybór napięcia polaryzacji siatki sterującej wpływa na sygnał wyjściowy. Wysoka wartość bezwzględna napięcia polaryzacji siatki oznacza mały prąd spoczynkowy anody, a tym samym pracę na jej nieliniowym fragmencie. Poza tym, że oznacza to małą wartość mocy produkowanej przez lampę, bo wiemy, że moc to jest iloraz prądu i napięcia, to widzimy, że generowane przez lampę napięcie wyjściowe nie jest dokładnym odwzorowaniem napięcia wyjściowego. Ten fragment sinusoidy jest mniejszy w amplitudzie niż ten fragment sinusoidy. Wadą takiego rozwiązania jest konieczność stosowania wyższych amplitud sygnałów wyjściowych, żeby uzyskać większą moc na wyjściu układu wzmacniacza. W konsekwencji oznacza to większe zniekształcenia wnoszone przez obwód anodowy lampy. Drugi przypadek, gdzie wartość bezwzględna napięcia polaryzacji jest mała, czyli tutaj mamy oś 0, mniejsza wartość napięcia polaryzacji siatki. Lampa pracuje na bardziej liniowym fragmencie charakterystyki i sygnał wyjściowy bardziej przypomina sinusoidę wejściową. Wadą takiego rozwiązania jest jednak mała amplituda sygnału wejściowego, ponieważ musimy się zmieścić w obszarze, gdzie nie wystąpi prąd siatki. Jednak wyższy prąd spoczynkowy anody generuje wyższą moc wyjściową lampy. A to wynika z generowania wyższych amplitud sygnału wyjściowego. Ograniczeniem mocy wtedy jest moc admisyjna lampy. Wyciągając wnioski, dobór właściwego punktu pracy ze względu na polaryzację siatki definiuje nam prąd spoczynkowy anody oraz wielkość sygnału wzbudzającego, czyli tego, który lampa może przetworzyć bez zniekształceń. Pamiętamy tutaj w poprzednim filmie, gdy ustaliliśmy mniejszy prąd spoczynkowy, ten prąd wzbudzenia był mniejszy, aniżeli w pierwszym przykładzie, gdzie ustaliliśmy duży prąd spoczynkowy i ten prąd wzbudzenia był dużo większy. Punkt pracy, czyli polaryzację siatki, dobiera się tak, żeby sygnał wyjściowy mieścił się dokładnie na prostolinijnym fragmencie charakterystyki prądu anodowego w funkcji napięcia siatki. W poprzednich odcinkach o tym mówiliśmy. Przed chwilą pokazałem dwa przykłady, które już policzyliśmy. Z tego wykresu widać też, że jeżeli punkt pracy dobrany jest prawidłowo, to natężenie prądu pobierane z zasilacza nie powinno ulegać zmianie. Dlaczego? W jego skład wchodzi suma prądu zmiennego dodawanego w postaci mocy użytecznej i zmieniającego się prąd spoczynkowy, zależny od wysterowania aktywnego elementu roboczego. Natężenie prądu anodowego pobieranego z tego źródła. Można to sprawdzić przez wpięcie w tym miejscu amperomierza i podanie sygnału wejściowego na siatkę sterującą. Jeżeli punkt roboczy pracy wzmacniacza jest wybrany prawidłowo, to na charakterystyce roboczej lampy mamy ten punkt pracy na prostoliniowym fragmencie. To przy pełnym wysterowaniu siatki sterującej natężenie prądu anodowego nie powinno ulegać wahaniom. W przypadku, gdy od pewnej amplitudy,
czyli jak rośnie nam amplituda sygnału wejściowego, prąd, średni prąd anodowy zaczyna się zmniejszać, to oznacza, że nastąpiło obcięcie górnej części sinusoidy, bo musimy się zmniejszyć w pewnym zakresie mocy admisyjnej. Dowodzi to zbyt dużej wartości prądu spoczynkowego i A0. Zbyt duży prąd spoczynkowy może być spowodowany zbyt małym ujemnym napięciem na siatce. Zbyt małe napięcie ujemne na siatce może być spowodowane zbyt małą wartością opornika katodowego. Dlaczego? Spadek napięcia na oporniku katodowym wyznacza pewien potencjał na katodzie. Jeżeli prąd w obwodzie siatki wejściowej nie płynie, czyli opór włączony tutaj jest bez znaczenia, w związku z tym napięcie na siatce jest równe potencjale masy. Jeżeli napięcie na katodzie jest wyższe niż potencjał masy, mamy ujemne napięcie na siatce. Zmniejszenie wartości opornika powoduje zmniejszenie napięcia polaryzującego na siatce. Jeżeli prąd anody, na przykład w tym przypadku, prąd anody zwiększa się przy zwiększaniu wysterowania siatki sterującej, zaczną być obcinane dolne połówki sinusoidy, czyli tutaj mamy obcięcie. Należy wtedy przesunąć tak ten punkt pracy na charakterystyce, na przykład, żeby prąd spoczynkowy lampy przeniósł się do góry i cała sinusoida mieściła się na prostym odcinku charakterystyki roboczej lampy. Do wzmacniaczu w klasie A z pojedynczym stopniem mocy przy prawidłowo wykonanym doborze punktu pracy prąd anodowy podczas pracy nie może wykazywać żadnych wahań. Wyjaśnijmy sobie to opisując pracę wzmacniacza w klasie A. Jest to sposób pracy elementu aktywnego, w którym prąd w obwodzie wyjściowym przepływa w ciągu trwania całego okresu. Końcowe punkty położenia punktu nie wychodzą poza granicę prostolinijnego fragmentu pracy lampy. Z tego wynika także duża wartość prądu spoczynkowego lampy. Amplituda składowej zmiennej lampy nie może być większa od prądu spoczynkowego lampy. Średnia wartość prądu pobierana z zasilacza anodowego nie ulega więc wahaniom, jeżeli pracujemy w klasie A. I ta średnia wartość prądu jest równa wartości prądu spoczynkowego i A0. Dzieje się to na skutek jednakowej powierzchni dodatniej i ujemnej połówki sygnału wyjściowego. W praktyce jednak okazuje się, że te połówki nie są równe, więc delikatne wahania prądu anodowego będą występowały. Są one jednak dużo mniejsze niż wartość spoczynkowa prądu anody. Z tych rozważań możemy wysnuć wniosek o bardzo małej sprawności wzmacniacza w klasie A. Wskutek dużego zużycia prądu z zasilacza, czyli zużywamy w tym obwodzie bardzo duży prąd, który jest przeznaczany w głównej mierze na grzanie lampy, czy to doprowadziliśmy sygnał wejściowy, czy tego sygnału wejściowego nie ma, to widzimy, że sprawność takiego układu wzmacniającego jest mała. Warto się zająć przy okazji tematem wzmacniaczy w klasie B, ale nie zrobimy to teraz. Może zrobimy to po zakończeniu serii filmów o budowie wzmacniacza w klasie A. Wiadomości podano na podstawie książki Radiotechnika dla praktyków oraz kilku innych źródeł. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam. Do następnego razu.